Dzisiaj jesteśmy w Edynburgu. Chcę wam pokazać kilka najciekawszych miejsc. Teraz jesteśmy koło szkockiego parlamentu. Są dni otwarte, więc może uda nam się wejść. I oczywiście to, co lubię najbardziej, czyli ciekawe zdjęcia. Tutaj byłem. Niestety na wejście do parlamentu byśmy musieli czekać jeszcze jakąś godzinę. Więc no, nie mamy tyle czasu, dlatego idę na Carlton Hill. Nie, na Arthur's Seat. Tak, Arthur's Seat. Świecę się na filmie, ale jest tutaj tak gorąco, jak nigdy, jakieś 22 stopnie. Arthur's Seat, czyli siodło Artura, na które wchodzimy, ma 250 metrów wysokości. Jest to bardzo popularna atrakcja dla turystów, bo prowadzą na szczyt ścieżki o różnym poziomie trudności. To jest akurat średnia. Najłatwiejsze to jest wejście po trawie, najtrudniejsze praktycznie po schodkach. Widoki na szczycie wcale nie są jakieś specjalne, zwłaszcza jak się wchodzi tam czwarty raz. Nie wiem, czy wejdę na sam szczyt dzisiaj, bo w planach mam jeszcze jedno miejsce i muszę być o konkretnej godzinie, więc zobaczymy. W centrum bardzo często można zauważyć japońskich turystów. Fotografują praktycznie wszystko, co jest. Ścianę, mur, jakieś słupki, pomniki, wszystko, naprawdę. Co chwilę ich widać. I nawet jest taki żart, w którym autobus z turystami z Japonii został porwany. No i policja później ma 5000 zdjęć sprawcy. Okej, jesteśmy na szczycie. Co prawda nie na tym, co mieliśmy być, bo zagęszczenie ludzi jest tam większe niż w Chinach. Ale to miejsce wcale nie jest gorsze od tamtego, może nawet ciekawsze przez te formacje skalne i urwisko, które się znajduje metr za mną. Wyspa, na którą idę, nie jest taka normalna, bo wejście do niej, czyli ta ścieżka, jest zatapiana podczas przypływu, dlatego można na nią wejść tylko podczas odpływu. Myślałem, że ta wyspa nie będzie uczęszczana, a jest tutaj kilkaset osób. Co roku Straż Przybrzeżna ratuje około 100 osób, które utknęły na wyspie podczas przypływu. Nawet wziąłem filtry ND, żeby porobić długie naświetlanie, ale tu nie ma nawet wody. No i jesteśmy. Tak jak wspominałem, są bezpieczne 2 godziny przed i po odpływie. Czyli jeżeli odpływ był o godzinie 4, to można było wyjść od 2. Ale muszę się wyrobić też przed 6, bo wtedy utknę tutaj. Drugi koniec wyspy, widok znacznie lepszy. Bardziej wietrznie, ale też jest woda. No dobra, ale nie przyszliśmy tutaj tylko po ładne widoczki, ale również po skrytkę, która jest na drugim końcu wyspy. W tym miejscu za kilka godzin będzie przypływ i woda będzie sięgała jakieś 4 metry wyżej niż teraz. Falls of Clyde to kolejne ciekawe miejsce. Są to wodospady najwyższe o wysokości 26 metrów. Znajdują się w pobliżu miejscowości Lanark. Niestety trafiliśmy na taką sobie pogodę. Trochę pada. Aparat jest w worku, żeby nie zamógł.
ciekawą kwestią jest fakt, że zrobiono tutaj elektrownię wodną. To są rury o średnicy około 1,5 metra. Most, do którego zmierzam, nie jest taki normalny, bo przecina drugą rzekę, ale na różnych poziomach. Pogoda jest dziś nieco deszczowa i każdy wiatr powoduje, że z drzewa spada woda. Chciałem poszukać kilku skrytek tutaj, ale GPS wariuje niestety. W Polsce to byłby pomnik przyrody, a tutaj takie drzewa znajdują się w większości parków. Dobra, idźmy dalej, bo w takim tempie to nam otworzą kolejny most, ale o tym później. Ale super most. Zróbmy długie naświetlanie. To jest właśnie to miejsce, o którym mówiłem. Na dole jest jedna rzeka, a na górze druga płynie po takim akwedukcie. Takie rozwiązanie nie tylko jest zastosowane w Szkocji, ale również w Niemczech i tam jest bardziej popularny akwedukt. To miejsce odkryłem na mapie, przeglądając Edynburg w Google Maps. No i postanowiłem odwiedzić je. Myślę, że jest godne uwagi. Nie jest to taka typowa miejscówka turystyczna. Jest tutaj taki pomost, więc zakładam, że coś tędy pływa od czasu do czasu. Przy poprzednich ustawieniach mikrofonu dźwięk był zbyt cichy, więc miejmy nadzieję, że teraz będzie ok. Skrytek w Edynburgu natrafiłem na pewną Niemkę, która no też szukała skrytek. Znaliśmy. Nie wiem, czy coś będzie słychać, ale ten most za mną to jest Ford Bridge. Jest to most kolejowy, który ma 2528 metrów długości. Został wybudowany w roku 1882, więc ma już ponad 100 lat. 140. Strasznie tutaj wieje. Mam nadzieję, że na Islandii aż tak bardzo nie będzie wiało, bo wtedy mogę się pożegnać ze zdjęciami na długim czasie naświetlania. Niestety albo istety, te dwa mosty nie potrafią zaspokoić potrzeb mieszkańców, jeżeli chodzi o przedostanie się z tej części wyspy w okolicy Edynburga na North Queensferry. Dlatego postanowiono wybudować trzeci most, Queensferry Crossing. Tak mi się podobają te mosty, że mógłbym tutaj na dłużej zostać. Znajdujemy się pod mostem Ford Road Bridge. Niestety już się zbliża wieczór, więc nie zdążymy odwiedzić trzeciego z mostów, ale wam go pokażę. Jeżeli macie jakieś uwagi, to piszcie śmiało. Mam nadzieję, że na Islandii również uda się zrobić vloga.